Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie do skierowania życzliwego słowa do moich rodaków, którzy korzystają z wartościowej strony Tajne Komplety. Z pewnością dzielenie się dobrym słowem pomaga nam przeżywać sensownie nasze życie, wytrwale realizując to, co dobre, słuszne, właściwe, to, co przystoi człowiekowi rozumnemu i to, co miłe Panu Bogu. Okazji do realizacji dobra nam nie brakuje, bo przecież każdego dnia Bóg otwiera nam wiele możliwości realizacji dobra słowem, czynem, decyzją, zaangażowaniem, gromadzeniem się na różne sposoby w dobrych celach. Chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, który wygłosiłem dnia 4 października bieżącego roku w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Fides et Ratio. Wykład ten dotyczy istotnej kwestii kultury, kwestii, która dzisiaj często jest przemilczana, kwestii, która jest dzisiaj często zapomniana, a przecież stanowi o istocie życia ludzkiego zjednoczonego z Bogiem. Tytuł wykładu: Uniżenie przed Bogiem, centralną kwestią kultury, przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI. Ten tytuł został zaczerpnięty z książki kardynała Józefa Ratzingera, naszego papieża Benedykta XVI, pod tytułem Duch Liturgii, gdzie znajdujemy następujące słowa. Liturgia chrześcijańska zgina kolana przed ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. Temat istotny, temat ważny, pokazujący istotne aspekty ludzkiego życia, istotne aspekty kultury, pokazujący zależność bytową człowieka od Boga, a równocześnie ukazujący piękną i właściwą, adekwatną postawę człowieka wobec Boga. Uniżenie się przed Bogiem. Zewnętrznym wyrazem tej postawy uniżenia jest klękanie. Jesteśmy świadomi, że w ostatnich kilkudziesięciu latach ta postawa jest często w różnych środowiskach marginalizowana, eliminowana. Nie jeden katolik napotyka trudności, aby zachować tę postawę, szczególnie w tak świętym momencie, jakim jest przyjęcie Komunii Świętej. Kardynał Ratzinger we wspomnianej książce Duch Liturgii przestrzega, pisząc, że istnieją dzisiaj wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać. Tekst wykładu jest obszerny, wieloaspektowy. Zachęcam do uważnego odsłuchania tego słowa. Uniżenie przed Bogiem, centralną kwestią kultury. Zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy w liturgii Kościoła wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Znamy z życiorysu tego świętego te słowa, które święty Franciszek usłyszał od Chrystusa. Franciszku, idź i napraw mój Kościół. Można powiedzieć od razu, że ta tematyka, którą dzisiaj będziemy poruszać, z pewnością sprzyja temu, że Kościół, który w pewnych elementach, mówiąc obrazowo, jest uszkodzony, mamy na myśli aspekt ludzki Kościoła, będzie mógł być naprawiony w tychże aspektach uszkodzonych dzięki tej podstawowej, elementarnej kwestii uniżenia człowieka przed Bogiem. Przywilejem i zaszczytem jest rozważać sprawy Boże. Słowo Boże poleca: chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych. Z mądrości Syracha. Rozpoczniemy od pewnego mało znanego epizodu z życia świętego Jana Bosko, świętego o wielkich horyzontach eklezjalnych, wiernego Kościołowi stolicy apostolskiej, czemu dawał wyraz przez całe swoje życie. Mawiał: qualunque fatica epoca quando si tratta della Chiesa e del Papato. Gdy chodzi o dobro Kościoła i papiestwa, jakikolwiek trud nie jest zbyt wielki. Papież Pius XI w przemówieniu na temat cudów księdza Bosko określił świętego: fedele e assennato servo della Chiesa, wierny i mądry sługa Kościoła. Otóż święty Jan Bosko przed swoją śmiercią wyjawił długo zachowywany sekret swojego serca, mówiąc do kardynała Giovanni Caliero, pierwszego biskupa i kardynała salezjanina: Zgromadzenie Salezjańskie i Salezjanie mają za cel specjalny podtrzymywać autorytet stolicy świętej, gdziekolwiek by się nie znajdowali, gdziekolwiek by nie pracowali. A wkrótce potem wyraził kardynałowi Alimonda, arcybiskupowi Turynu, który złożył mu wizytę, swoje pragnienie: przeżyłem czasy bardzo trudne, eminencjo, lecz autorytet papieża, powiedziałem tutaj monsignorowi Caliero, salezjanie są dla obrony autorytetu papieża, gdziekolwiek by nie pracowali, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Proszę pamiętać, eminencjo, aby powtórzyć to Ojcu Świętemu. Dzisiejsze przedłożenie, które ośmielam się Państwu zaproponować, jest skromnym wkładem w kontynuację tej szlachetnej linii salezjańskiej świętości. W konstytucji Cum Ex Apostolatus z 15 lutego 1559 roku papież Paweł IV pisał: zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd. On sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką, nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej, iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela proroka. Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek i wyłapać
o ile z Bożą pomocą będziemy mogli, lisy rujnujące winnicę pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników. Słowa poważne, przynaglające do mówienia. Nieomylność papieska posiada ściśle określone znaczenie teologiczne i wymaga spełnienia określonych warunków. Z pewnością w praktyce Kościoła, także dzisiaj, warto i należy podkreślać te elementy nauczania i praktyki papieży, które pozostają w wierności tradycji i zwyczajom zakorzenionym w tradycji. Do takich elementów, jeśli chodzi o obecny pontyfikat, należy kwestia uniżenia przed Bogiem, w szczególności postawa klęcząca wobec Najświętszego Sakramentu przy przyjmowaniu najcenniejszego daru Komunii Świętej. Temat naszej refleksji brzmi następująco. Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI. Już na początku zaznaczmy, że pomysł takiego tematu zrodził się na bazie lektury wieloaspektowej pracy kardynała Józefa Ratzingera Duch liturgii. W niej to właśnie znajdujemy sformułowanie, które wytyczać będzie ścieżkę naszej dzisiejszej refleksji. Sformułowanie to brzmi: liturgia chrześcijańska zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. Temat ten jest prawie nieobecny w dzisiejszej rzeczywistości wielu środowisk kościelnych, stąd uzasadniony jest podtytuł naszego przedłożenia Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI. Syntetyczne stwierdzenie kardynała Ratzingera uzasadnia tytuł naszego wykładu i poruszone w nim wybrane aspekty. To syntetyczne stwierdzenie i brak nań szerszego oddźwięku w wielu środowiskach kościelnych uzasadniają także naglącą konieczność rozwijania, pogłębiania i ukazywania tej tematyki. Sprawa wysokiej aktualności, tym bardziej, że współczesne dyskursy o kulturze najczęściej mają nachylenie antropocentryczne, czyli skoncentrowane na człowieku, natomiast pomija się obiektywny fakt bytowej zależności człowieka od Boga. Kultura to nauka, etyka, technika, sztuka i religia. Tylko ukazanie teoretyczne i realizacja praktyczna zależności człowieka od Boga gwarantują, że mamy do czynienia z antropologią, czyli nauką o człowieku, uczciwą, dopełnioną, realistyczną, to znaczy uwzględniającą obiektywny stan rzeczy. Tak jest. Człowiek jest całkowicie zależny od Boga. Taką uczciwą, realistyczną antropologię słusznie można by określić antropologią teocentryczną, czyli skierowaną ku Bogu, skoncentrowaną na Bogu, celowościowo ukierunkowaną na Boga. Wyraża to klarownie proste katechizmowe stwierdzenie. Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, miłował i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. W tym kontekście okazuje się oczywistym, że uznając ten obiektywny stan rzeczy, wielkość Boga, dawcy istnienia,
oraz całkowitą swoją zależność od Boga, człowiek przyjmuje właściwą postawę duchową, uniża się przed Bogiem. A powiedzmy to od razu, zewnętrznym wyrazem tej duchowej postawy jest ugięcie kolan przed Bogiem, postawa klęcząca. Liturgia chrześcijańska zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem, to właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. Słowa kardynała Ratzingera. Metodyczny układ wykładu wyznacza refleksja kardynała Józefa Ratzingera zawarta w jego dziele Duch Liturgii. Istotny motyw, do którego nawiążemy, to kwestia postawy klęczącej przed Bogiem, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. A skoro posługujemy się szlachetnym językiem polskim, pożyteczne będzie wskazanie także na nasze polskie realia, co będzie ważne, zważywszy na zagadkowy fakt powszechnego rugowania postawy klęczącej w polskich parafiach i kościołach. Są jeszcze dwa istotne punkty uzasadniające podjęcie tej problematyki. Pierwszym jest fakt tysiącletniego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej na polskiej ziemi. Drugi to decyzja naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, który od uroczystości Bożego Ciała 2008 roku powrócił zdecydowanie i radykalnie do zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Te dwa fakty, dziwnie przemilczane, domagają się odważnego nagłośnienia. Chodzi przecież o uniżenie człowieka przed Bogiem, istotną kwestię kultury, i chodzi o wyraźną linię papieża, pierwszego liturga Kościoła. Nasza refleksja zamyka się w 9 punktach. Punkt 1. Pomocne elementy filozofii realistycznej. Wyróżnimy tu 2 aspekty. Odpowiedź na podstawowe pytania, czym jest Najświętszy Sakrament, kim jestem ja jako człowiek. Z tego rozpoznania wyniknie nam postulat adekwatnej relacji człowieka do Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie. Filozofia realistyczna jako punkt wyjścia. Może ktoś zapytać, czy filozofia może nam być pomocą w rozwoju wiary i kształtowaniu jej przejawów? Czy filozofia może nam być pomocna w adekwatnym odniesieniu się do najświętszej rzeczywistości, jaką jest Najświętszy Sakrament? Czy filozofia może nam uzasadnić postawę klęczącą przed Najświętszym Sakramentem? Filozofia klasyczna, realistyczna, z pewnością. Filozofia klasyczna, realistyczna wychodzi bowiem od obiektywnie istniejącego bytu, obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Nie wychodzi od subiektywnych opinii, przekonań, uprzedzeń, przesądów, odczuć. Nie wychodzi od narzuconej ideologicznej wizji rzeczywistości. Nie wychodzi także od na przykład dzisiaj rozpowszechnionego pozytywizmu prawnego, czyli dominacji prawa stanowionego arbitralnie przez człowieka poprzez pryzmat, którego postrzega się byty, fakty, zjawiska, procesy, zależności, ludzką aktywność. Punktem wyjścia filozofii klasycznej jest obiektywnie istniejący byt, obiektywnie istniejąca rzeczywistość, ta oto, wobec której człowiek stawia pytania: kwit bądź kwis? Co to jest? Kto to jest?
Ten punkt wyjścia jest bezpieczny i gwarantujący poprawne, adekwatne odczytanie rzeczywistości, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi człowieka, zmysłami i rozumem. Obiektywnie istniejący byt, obiektywnie istniejącą rzeczywistość poznajemy dzięki zmysłom i rozumowi. Dopiero poznając adekwatnie dzięki zmysłom i rozumowi obiektywnie istniejący byt, obiektywnie istniejącą rzeczywistość, możemy się do tegoż bytu, do tejże rzeczywistości odnieść, adekwatnie ustosunkować. Możemy z tym bytem, z tą rzeczywistością wejść w relacje, możemy wobec tego bytu, wobec tej rzeczywistości odpowiednio się zachować. Po tych elementarnych przypomnieniach skierujmy refleksję ku Eucharystii. Od razu dopowiemy, że nasze instrumentarium poznawcze, zmysły i rozum zostaje wzbogacone przez wiarę, po to, aby mogło mieć miejsce poznanie adekwatne, integralne, na ile to możliwe dla człowieka, tej rzeczywistości, którą Kościół określa mianem Mysterium Fidei, tajemnica wiary. Chodzi o prawdziwe rozpoznanie tej rzeczywistości, którą Kościół określa mianem Sanctissimum Sacramentum, najświętszy sakrament. Zmysły widzą poznanie zmysłowe, białą hostię i widzą wino. Rozum pojmuje poznanie racjonalne, słowo Ewangelii. Cenantibus autem eis accepit Jezus Panem et benedixit ac fregit deditque discipulis et ait. Accipite comedite, hoc est corpus meum, et accipiens calicem gratias egit, et dedit illis dicens, bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus, novi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Wiara uznaje, poznanie wiary, słowa Chrystusa za prawdziwe. Uznaje obiektywną rzeczywistość, którą jest Chrystus, vere realiter, substancialiter, obecny pod postacią chleba i wina. Uznaje realizm transsubstancjacji, czyli przeistoczenia. To jest przemiana istotowa. Nie mamy już do czynienia z chlebem i winem, lecz z ciałem i krwią pańską. Prestet fides supplementum sensum defectui. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Obiektywnie istniejący byt, obiektywnie istniejąca rzeczywistość, adekwatnie poznane, domagają się adekwatnego odniesienia, ustosunkowania, zachowania. Obiektywnie istniejący byt, pisany wielką literą, obiektywnie istniejąca rzeczywistość, pisana wielką literą, Chrystus, vere realiter, substancialiter,
obecny pod postacią chleba i wina, adekwatnie poznany zmysłami, rozumem i wiarą, domaga się adekwatnego odniesienia, zachowania, ustosunkowania. Tutaj rodzi się postulat adekwatnej postawy serca, forum internum, oraz adekwatnych zachowań, gestów, kultu i jego form, forum externum. Chodzi o kult prywatny i publiczny jako wyraz prawdziwościowego rozpoznania przez Kościół rzeczywistości Najświętszego Sakramentu. Jako konkluzję tej wstępnej refleksji o charakterze filozoficznym pozwolę sobie przywołać fragment kazania o prawdzie, jakie wygłosiłem ze szczytu jasnogórskiego dnia 23 sierpnia ubiegłego roku. Opinie na temat sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Na klęcząco, na stojąco, czy w ogóle jak? Wiele jest opinii na ten temat. Tylko jest pytanie poważne, czy te opinie bazują na rozpoznaniu obiektywnego stanu rzeczy. A obiektywny stan rzeczy jest taki. W tej małej, milczącej, niepozornej hostii jest żywy Bóg. Jeśli to rozpoznaje, jeśli rozpoznaje tę obiektywną prawdę o tym sakramencie, klękam. Przyjmuję Komunię Świętą na klęcząco. Odchodzi mi ochota do wyrażania prywatnych opinii, a przyjmując Komunię Świętą Chrystusa, klęczę na dwa kolana. Dobra tradycja. Poznanie obiektywnej rzeczywistości Najświętszego Sakramentu prowadzi do adekwatnego odniesienia się doń, do uniżenia się przed Bogiem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Prowadzi do kolan z szacunkiem zgiętych przed Chrystusem. Punkt drugi. Katolicki śpiew ludowy wyrazem uniżenia i szkołą uniżenia. Nasz katolicki, tradycyjny polski repertuar pieśniarski zawiera treści świadczące o tym, że nasi przodkowie doskonale rozumieli, co to jest Najświętszy Sakrament i jaka postawa przystoi człowiekowi wobec tegoż sakramentu. W pieśniach wyróżnia się postawa wiary, wdzięczności, szacunku, czci i uniżenia wobec świętości sakramentu, w którym sam Pan nasz Jezus Chrystus daje nam samego siebie jako dar największy, źródło wszelkich łask. Teksty te w połączeniu ze szlachetną muzyką są wyborną cząstką polskiej kultury. Otwórzmy skarbiec naszego katolickiego, tradycyjnego polskiego repertuaru pieśniarskiego i wydobądźmy zeń wątki ujmujące w szlachetnych słowach postawę uniżenia przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. Idzie, idzie Bóg prawdziwy, idzie sędzia sprawiedliwy. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Idziesz, idziesz, miły Panie, a gdzie Twój majestat stanie, niechaj tam, stanąwszy kołem, na wiek wieków bijem czołem. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały
życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. Posilaj, Jezu drogi, rzucam się pod Twe nogi, serce kruszę, dając duszę, człowiek ubogi. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego. Dla nas Mu włócznią boleść zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego wszystko stworzenie, sercu Jezusa złóż dziękczynienie i Twoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, milcząca hostio biała, na kolanach wielbię Cię. Tyś tak nikła, taka mała, a w tym cieniu kryje się Ten, co rządzi całym światem, Bóg Wszechświata, Stwórca nasz, przed którego majestatem aniołowie kryją twarz. Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. Cichy, bez chwały, daje nam się cały. Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana z miłością, z czułością wiernych sług. Przyjdźcie do mnie wszyscy, głos z przybytku woła, we mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was i ocierać będę pot płynący z czoła i ziemskiego znoju wam osłodzę czas. Opójdźmy wszyscy z pokłonem, ofiarę serc naszych nieść, przed Jego padając tronem miłosną złóżmy Mu cześć. Rzućmy się wszyscy z połem, uderzmy w ziemię czołem, dając pokłon Najwyższemu w sakramencie ukrytemu Panu naszemu. Nóż królowie i Pany i wszystkie ludzi stany, upadajcie na kolana, uznawajcie swego Pana i Zbawiciela. Oto tu aniołowie, z nieba święci duchowie, Panu swemu asystują, Jego godność adorują, choć niewidomie. Więc i my się korzymy, dzięki Panu czynimy, niech Ci za Twą łaskę, Panie, chwała w niebie nie ustanie na wieki wieków. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie. Tobie dziś daję z wojskiem tych ludzi pokłon i pienie, my Twoi słudzy. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy, przed Twą światłością nisko padamy. Uklęknij na kolana, o duszo Bogu wierna, bo się Tobie pokazuje miłość niezmierna. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty. Witam Cię, witam,
przenajświętsze ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało, za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, Zbawicielu świata. Daję Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym sakramencie dziwnie zakrytemu, żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pohamować raczył. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, przed Twoim Bogiem zginaj kolana. Pieśni chwały Jego śpiewaj z weselem, On Twoim Ojcem, On przyjacielem. A w naszych najpiękniejszych na świecie polskich kolędach wybrzmiewają również szlachetnie motywy pokory i uniżenia przed Bogiem. Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana. Nad Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. I oto mnodzy, ludzie ubodzy, radzi oglądać Pana, pełni natchnienia, pewni zbawienia, upadli na kolana. A odchodząc poklękali, czołem Mu bili. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Te motywy tworzyły przez wieki szlachetną tkankę polskiej kultury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w rodzinach i parafiach. Jakiż to nierozum, jeśli dzisiaj wyrzuca się nonszalancko katolicki, tradycyjny polski repertuar pieśniarski i zawarte w nim wątki ujmujące w szlachetnych słowach postawę uniżenia przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. Problem destrukcji kultury jest smutnym aspektem współczesnych kontekstów polskich, kościelnych, duszpasterskich. Punkt trzeci. Dramat destrukcji zorganizowanej. W swoim dziele Duch Liturgii, w rozdziale Ciało i Liturgia, kardynał Józef Ratzinger analizuje kwestię postaw, na pierwszym miejscu postawę klęczącą i prostrację, padnięcie na twarz przed Bogiem. Chodzi więc o gesty wyrażające uniżenie człowieka przed Bogiem. Są to gesty zakorzenione w tradycji biblijnej i integralnie, nieusuwalnie związane z wiarą. Głębsza analiza pozwala zrozumieć bogactwo i wieloaspektowość tej istotnej tematyki. Punktem wyjścia jest realistyczne stwierdzenie kardynała. Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą.
Usłyszeć można, iż klęczenie nie pasuje do naszej kultury, czyli właściwie do jakiej? Iż nie wypada to dojrzałemu człowiekowi, który staje naprzeciw Boga, lub też, że nie wypada to człowiekowi zbawionemu, który dzięki Chrystusowi stał się wolny i dlatego też nie musi już klęczeć. Problem jest aktualny w skali Kościoła powszechnego, zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach. Także w Polsce od kilkudziesięciu lat trwa i nasila się zaplanowana i szeroko zakrojona akcja systematycznego eliminowania znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Do tych systematycznie i z zagadkową gorliwością eliminowanych znaków należy postawa klęcząca, szczególnie przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Kardynał Ratzinger pisze klarownie o wpływowych środowiskach zaangażowanych w niechlubną antymisję wyperswadowania ludziom wierzącym postawy klęczącej. Nie są to zatem działania przypadkowe, choć i takie się zdarzają. Ludzie zaangażowani w tę niechlubną antymisję są cierpliwi, zdeterminowani, przyświeca im cel dalekosiężny, długofalowy, a w jego osiągnięciu są gotowi sięgać po wszelkie dostępne środki, byle zniszczyć zwyczaje zakorzenione w tradycji, byle wyeliminować to, co o niej przypomina. Do radykalnie i systematycznie eliminowanych, zakorzenionych w tradycji znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie należy postawa klęcząca, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jednym ze sposobów eliminacji jest niemówienie na ten temat. Nie mówmy nic, a tymczasem idzie naprzód, po cichu, z różnym natężeniem i z bezczelną zuchwałością rewolucyjna akcja prostowania ludziom kolan. Wpływowe środowiska. Innym sposobem jest nadużywanie posłuszeństwa do niszczenia i eliminowania gestów i postaw wynikających z szacunku i uniżenia przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Tu i ówdzie zdarza się, że ktoś poniesiony niezdrową antygorliwością zakazuje wiernym klękania przed Najświętszym Sakramentem. Święty papież Pius X w encyklice Pascendi Dominici Gregis pisał o ludziach zakażonych modernizmem, ulegając pewnym z góry postawionym sobie twierdzeniom, niszczą, o ile mogą, całkiem a priorycznie pobożne tradycje będące w powszechnym użyciu. I jeszcze dosadniej, ten ich duch nowatorski czepia się wszystkiego, co jest katolickim. Słowa dziwnej aktualności. Klękanie przed Najświętszym Sakramentem jest w Polsce tysiącletnim zwyczajem. Jest pobożną tradycją. Jest zwyczajem katolickim. Zagadkowa pozostaje gorliwość destruktorów i tajemniczym pozostaje dziwne przyspieszenie, z jakim w ostatnich kilkudziesięciu latach dokłada się starań, aby postawa klęcząca zniknęła z naszych kościołów i domów, z polskiej ziemi, z polskiej kultury. Kto stanie w obronie tej fundamentalnej kwestii polskiej katolickiej kultury? W związku z tym rodzą się pytania ważne i poważne. Nadszedł już czas, aby je postawić w szerokim gronie publicznie. To są nasze sprawy i nasze pytania. Dlaczego zapanował strach przed mówieniem o sprawach najświętszych? Komu zależy na ujęciu czci Panu Jezusowi?
Komu zależy w Polsce na ujęciu czci Panu Jezusowi? Kim są ci, którzy na polskiej ziemi ujmują czci Panu Jezusowi? Kim są ci, którzy lekceważą Pana Jezusa? Czy nonszalancja i bezczelność wobec Najświętszego Sakramentu są owocami Ducha Świętego? Kim są ci, którzy dyskryminują katolików klękających przed Panem Jezusem? Kim są ci, którzy z oświeconą wyższością Illuminata Superiorita pogardzają katolikami przyjmującymi komunię świętą w postawie klęczącej? Co to są za ludzie? Co robią w Kościele? Jaka jest ich misja? Jakie mają cele? Co chcą osiągnąć? Do czego chcą doprowadzić Kościół? Do czego chcą doprowadzić Kościół w Polsce? Do czego chcą doprowadzić polską kulturę? Kardynał Ratzinger, uzasadniając postawę klęczącą chrześcijan przed Chrystusem w odróżnieniu od niesensownego klękania przed bożkami, pisał: patrząc w przeszłość, stwierdzimy, że Grecy i Rzymianie odrzucali postawę klęczącą. W obliczu stronniczych i skłóconych bogów, o których mówią mity, było to podejście całkowicie uzasadnione. Było bowiem czymś oczywistym, że bogowie ci nie byli Bogiem, nawet jeśli człowiek był zależny od ich kapryśnej mocy i musiał zabiegać o ich przychylność. Istniało wówczas przekonanie, iż klęczenie nie przystoi wolnemu człowiekowi, że nie mieści się w kulturze Grecji, lecz jest zwyczajem barbarzyńskim. Plutarch i Teofrast charakteryzowali postawę klęczącą jako wyraz zabobonu. Arystoteles wprost nazywał ją praktyką barbarzyńską. Święty Augustyn przyznaje mu w pewnym względzie rację. Fałszywi bogowie to jedynie maski demonów, które narzuciły człowiekowi cześć dla pieniądza i egoizm, w ten sposób wpajając mu służalczość i zabobonność. Pokora Chrystusa i Jego ukrzyżowana miłość uwolniły nas, jak mówi Augustyn, od tych mocy i właśnie przed tą pokorą klękamy. Rzeczywiście postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie, jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga. Punkt czwarty. Źródła biblijne. Kardynał Ratzinger w szerszym wywodzie uzasadnia biblijne korzenie uniżenia się człowieka przed Bogiem i postawy klęczącej. Pisze: zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury, pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga. Znaczenie postawy klęczącej w Piśmie Świętym uświadamia nam fakt, że słowo proskynein pojawia się w Nowym Testamencie 59 razy, z czego 24 razy w Apokalipsie, Księdze Niebiańskiej Liturgii, która przedstawiona zostaje Kościołowi jako wzór kultu Bożego. Głębsze badania ujawniają trzy ściśle ze sobą spokrewnione postawy. Po pierwsze jest to prostratio, czyli upadanie na twarz wobec zniewalającej mocy Boga. Następnie padanie do stóp, szczególnie charakterystyczne dla Nowego Testamentu. I wreszcie klęczenie. W konkretnych przypadkach te trzy postawy nie zawsze są od siebie precyzyjnie, również językowo, oddzielone, łączą się i przenikają nawzajem. Jeśli idzie o padanie na ziemię, ze względu na ograniczoność miejsca, chciałbym zająć się to tylko jednym tekstem ze Starego Testamentu oraz jednym z Nowego.
W Starym Testamencie znajdujemy opis ukazania się Boga Jozuemu przed zdobyciem Jerycha. Biblijny pisarz świadomie kształtuje ten opis jako paralelę do objawienia się Boga Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Jozue widzi wodza zastępów pańskich i rozpoznawszy go, pada przed nim na twarz. W tej samej chwili słyszy słowa, które raz już zostały skierowane do Mojżesza: zdejmij obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. W tajemniczej postaci wodza zastępów pańskich do Jozuego przemawia ukryty Bóg. I to właśnie przed nim Jozue pada na twarz. Orygenes opatrzył ten tekst pięknym komentarzem. Czyż istnieje inny wódz zastępów pańskich, aniżeli nasz Pan Jezus Chrystus? Jozue wielbi zatem tego, który ma nadejść, przychodzącego Chrystusa. Jeśli idzie o teksty nowotestamentowe, to począwszy od czasów ojców, szczególnie istotna dla chrześcijańskiej pobożności stała się modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej. Według Mateusza Jezus upadł na twarz, według Marka na ziemię. Łukasz z kolei, który w całym swoim dziele, w Ewangelii i Dziejach Apostolskich, jest w szczególny sposób teologiem modlitwy na kolanach, relacjonuje, że Jezus padł na kolana. Modlitwa ta, jako modlitwa wprowadzająca w mękę, jest wzorcowa, zarówno ze względu na gesty, jak i na treść. Jeśli chodzi o gesty, to Jezus niejako przyjmuje na siebie upadek człowieka, pozwala rzucić się w ludzką upadłość. Swą modlitwę kieruje do Ojca z największej głębi ludzkiego opuszczenia i niedoli. Swoją wolę poddaje woli Ojca. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W liturgii Kościoła prostracja pojawia się dzisiaj w dwóch momentach: Wielki Piątek i przy święceniach wyższych. W Wielki Piątek, w dzień ukrzyżowania Pana, postawa ta jest właściwym wyrazem naszego wewnętrznego wstrząsu, spowodowanego tym, że przez nasze grzechy jesteśmy współwinni krzyżowej śmierci Chrystusa. Upadamy i uczestniczymy w Jego wstrząsie, w Jego zejściu do otchłani niedoli. Upadamy i w ten sposób dowiadujemy się, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. Istotami upadłymi, które tylko On może podnieść. Upadamy jak Jezus przed tajemnicą obecności mocy Bożej, świadomi, że krzyż jest prawdziwym, gorejącym krzewem, miejscem płomienia Bożej miłości, która płonie, lecz nie niszczy. Należy powiedzieć także o geście padania do stóp, który w Ewangeliach jest czterokrotnie opisywany za pomocą słowa gonypetein. Skupmy się na Ewangelii według świętego Marka. Do Jezusa przychodzi trędowaty i prosi Go o pomoc. Pada przed Nim na kolana i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Z pewnością nie chodzi tu o rzeczywisty gest uwielbienia, lecz o wyrażoną z pasją także cieleśnie prośbę, w której do głosu dochodzi wiara w moc przekraczającą wymiar czysto ludzki. W Ewangelii Janowej termin proskynein pojawia się 11 razy, z czego 9 razy w rozmowie Jezusa z Samarytanką przy studni. Punkt 5. Przesłanki antropologiczne. Zwolennicy wyeliminowania postawy klęczącej niejednokrotnie powołują się na konieczność i wystarczalność sfery wewnętrznej w okazywaniu czci Bogu. Wyraża się to najprościej na przykład sformułowaniami typu: nie są ważne gesty, ważne jest to, co masz w sercu. Potrafią oni na poparcie swojego poglądu przywołać nawet słowa Ewangelii,
o prawdziwych czcicielach Ojca, którzy będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, in spiritu et veritate, z Ewangelii świętego Jana. To sformułowanie miałoby jakoby uzasadniać zbędność gestów i zewnętrznych wyrazów kultu. Takiej interpretacji Kościół nigdy nie zaakceptował. Kardynał Ratzinger, powołując się na przytoczoną wyżej, szerzej argumentacją biblijną, porusza i tę kwestię, wskazując na potrzebę i konieczność wyrażania na zewnątrz gestem, obrzędem postawy wewnętrznej. Wymaga tego bytowa kondycja człowieka jako istoty duchowo-cielesnej i wymaga tego sam akt adoracji, który dla swojej pełni musi się wyrazić w geście ciała. Pisze kardynał: znaczenie duchowe i znaczenie cielesne słowa proskynein nie dają się od siebie całkowicie oddzielić. Gest cielesny jako taki jest nośnikiem duchowego sensu adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała. Obydwa te aspekty dlatego są w tym jednym słowie tak mocno ze sobą stopione, gdyż przynależą do siebie w perspektywie wewnętrznej. Tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, zwykły akt zewnętrzny, tam staje się ono bezsensowne. Jednakże także tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan. Dotarliśmy w ten sposób do typowej postawy klęczenia na jednym lub też na obydwu kolanach. W hebrajskim Starym Testamencie słowu berek, kolano, odpowiada czasownik barak, klęczeć. Hebrajczycy uważali kolana za symbol siły. Zgięcie kolan jest zatem ugięciem naszej siły przed żywym Bogiem, uznaniem tego, że wszystko, czym jesteśmy, od Niego pochodzi. Gest ten pojawia się w istotnych miejscach Starego Testamentu jako wyraz uwielbienia. Salomon przy poświęceniu świątyni upadł na kolana wobec całego zgromadzenia izraelskiego. Po przybyciu z niewoli babilońskiej w obliczu niedoli Izraela, który powrócił do ojczyzny i pozostaje jeszcze bez świątyni, Ezdrasz w czasie ofiary wieczornej powtarza ten sam gest: padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego. Wielki pasyjny psalm 22, Boże mój, czemuś mnie opuścił, kończy się zapowiedzią: tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch wstępują. Dzieje apostolskie opowiadają nam o modlitwie na kolanach świętego Piotra, świętego Pawła i całej chrześcijańskiej gminy. Szczególnie istotny w tej mierze jest opis męczeństwa świętego Szczepana. Ten pierwszy świadek krwi jest w swym cierpieniu przedstawiony jako doskonały naśladowca Chrystusa, którego męka w najdrobniejszych szczegółach powtarza się w męczeństwie jego świadka. Jedno z podobieństw stanowi powtarzana przez Szczepana na kolanach prośba ukrzyżowanego Chrystusa: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Przypomnijmy tu sobie, że Łukasz, inaczej niż Mateusz i Marek, mówi o Panu klęczącym w czasie modlitwy na Górze Oliwnej.
Widzimy zatem, iż Łukasz pragnie, aby klęczenie pierwszego męczennika zrozumiane było jako wejście w modlitwę Jezusa. Klęczenie jest nie tylko gestem chrześcijańskim, lecz także gestem chrystologicznym. Wciąż najważniejszym tekstem teologii postawy klęczącej pozostaje wielki hymn o Chrystusie z listu do Filipian, rozdział 2. W owym przedpawłowym hymnie słyszymy modlitwę Kościoła Apostolskiego. Rozpoznajemy jego wyznanie wiary w Chrystusa. Dobiega nas tu jednak także głos apostoła, który wszedł w tę modlitwę i nam ją przekazał. Zauważamy wreszcie zarówno głęboką wewnętrzną jedność Starego i Nowego Testamentu, jak i kosmiczny wymiar wiary chrześcijańskiej. Hymn kreśli postać Chrystusa, przeciwstawiając go pierwszemu Adamowi. Podczas gdy ten ostatni samowolnie chciał być równy Bogu, Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Właśnie ta pokora, która pochodzi z miłości, jest tym, co prawdziwie boskie i co daje mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Hymn Kościoła Apostolskiego podejmuje to wspomniane słowo obietnicy z Księgi Izajasza. Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną zegnie się każde kolano. W tym wzajemnym przenikaniu się Starego i Nowego Testamentu ujawnia się, że Jezus właśnie jako ukrzyżowany nosi imię ponad wszelkie imię, imię Najwyższego oraz istnieje w postaci Bożej. Przez Niego, ukrzyżowanego, wypełnia się śmiała zapowiedź Starego Przymierza. Wszyscy padają na kolana przed Jezusem uniżonym, klękając w ten sposób przed jedynym, prawdziwym Bogiem, który jest ponad wszystkimi bogami. Krzyż stał się znakiem obecności Boga, obejmującym cały świat. Przywołajmy tu ponownie wszystko to, co powiedzieliśmy o krzyżu historycznym i kosmicznym. Liturgia chrześcijańska jest właśnie dlatego liturgią kosmiczną, że zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. Pokorny gest, w jakim padamy do stóp Pana, umieszcza nas na prawdziwej orbicie życia Wszechświata. Punkt 6. Wiara, a postawa klęcząca. Wiara i postawa klęcząca są wzajemnie zależne. Postawa klęcząca jest wyrazem wiary. Ale może zachodzić też proces odwrotny. Klękanie przed Bogiem może pomóc człowiekowi w pogłębieniu i rozwoju wiary. W wydanej w latach międzywojennych w Polsce autobiograficznej powieści Serce niezaspokojone Willibrorda Verkade, artysty i zakonnika, czytamy. Nagle zabrzmiały dzwonki. Mężczyźni uklękli, przeważnie na jedno kolano, przy czym ten i ów rozłożył chusteczkę na podłodze. Przez chwilę zawahałem się, musiałem stoczyć ciężką walkę, więc to ja miałem uklęknąć? Moja pycha zaprotestowała z całą siłą przeciw takiemu poniżeniu. Ale moja wysoka postać odbijała się zbyt jaskrawo od korzącego się tłumu. Nie mogłem wybrnąć inaczej z zawiłej sytuacji i ukląkłem jak inni, na jedno kolano. Nie wiem, jak długo klęczałem, może przez cały kanon. Wydało mi się to strasznie długo i kolano bolało mnie przeraźliwie. W końcu mężczyźni powstali, a ja z nimi.
ale nie byłem już ten sam, co przedtem. Byłem już na wpół katolikiem. Pycha moja była złamana, wszak ukląkłem. Nasuwa się tu także elementarne spostrzeżenie z życia rodzinnego. Czyż nie jest pięknym i skutecznym sposobem wprowadzania dziecka w rzeczywistość wiary codzienne, rodzinne klękanie do porannego i wieczornego pacierza? Kardynał Ratzinger, podsumowując swoje refleksje na temat postawy klęczącej i prostracji w kontekście wiary i kultury, pisze: można by tu jeszcze przywołać wiele innych tekstów, na przykład poruszającą opowieść, którą jako tradycję sięgającą Hegezypa, II wiek, przytacza w swojej historii kościelnej Eusebius z Cezarei. Otóż czytamy tam, że święty Jakub, brat pański, pierwszy biskup Jerozolimy i przywódca kościoła judeochrześcijańskiego, miał kolana zgrubiałe jak wielbłąd, gdyż stale klęcząc uwielbiał Boga i błagał o przebaczenie dla swojego ludu. Wspomnieć także można opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów ojców pustyni o tym, jak to diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan. Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego. Nie będę się tu jednak zagłębiać w szczegóły, pisze kardynał. Chciałbym dodać tylko jeszcze jedną uwagę. Wyrażenie, za pomocą którego święty Łukasz opisuje klęczenie chrześcijan, tcheista gonata, nie jest znany klasycznej Grece. Chodzi tu o termin specyficznie chrześcijański. Wraz z tą uwagą zataczamy koło i docieramy do początku naszych rozważań. Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna. Podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które odrzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się pozostawali we wspólnocie apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem. Tyle kardynał Ratzinger w swoim dziele Duch Liturgii. Za kilka dni rozpoczniemy ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI rok wiary. Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem, rok wiary będzie mnożeniem słów. Kwestia elementarna, wiara i klękanie przed Panem Bogiem. Dwa elementy, synteza nierozłączna. Kto wierzy, klęka. Kto nie wierzy, nie klęka. Kto uczy klękać, prowadzi do wiary. Kto eliminuje klękanie, prowadzi do niewiary. Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem, rok wiary będzie mnożeniem słów. Punkt 7. Kilka wskazań praktycznych. Zważywszy na niewytłumaczalny fakt rugowania postawy klęczącej w wielu polskich kościołach, parafiach, wspólnotach zakonnych, seminariach duchownych i nowicjatach oraz zważywszy na trudności i agresję, jaką napotykają niektórzy katolicy pragnący zachować postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej, warto uzupełnić naszą refleksję o kilka
wskazań praktycznych. Co robić? Przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej. Nie potrzeba do tego żadnych pozwoleń ani uzgodnień z kimkolwiek. Po drugie, zachęcać cierpliwie i życzliwie innych do zachowania takiej postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Po trzecie, modlić się prywatnie i publicznie oraz zamawiać msze święte o rozpowszechnienie, ściślej powrót tej praktyki w Polsce i w Kościele powszechnym. Po czwarte, podejmować w tej intencji umartwienia i posty. Po piąte, w razie potrzeby rozmawiać z kapłanami i biskupami na ten temat, przywołując wielowiekową tradycję pobożności eucharystycznej oraz wyraźny przykład naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, który od 2008 roku powrócił zdecydowanie i radykalnie do praktyki Komunii Świętej na klęczącą. Uwaga praktyczna, przedmiotem tej ewentualnej rozmowy z duchownymi nie może być jednak prośba o pozwolenie na przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco i dochodzenie do jakichkolwiek uzgodnień czy kompromisów w tym względzie. Byłoby to błędem. Z szacunkiem należnym duszpasterzom trzeba powiedzieć jasno: w tej kwestii kapłan nie ma nic do pozwalania czy niepozwalania. Kościół tę kwestię precyzuje jasno. Kodeks prawa kanonicznego wyraźnie stanowi, warto znać ten kanon. Kanon 843, paragraf pierwszy. Cytuję. Święci szafarze, czyli biskupi, kapłani lub diakoni, nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. Jeśli katolicy podchodzą do kapłana rozdającego Komunię Świętą i klękają, to można właśnie powiedzieć, że w ten sposób właściwie proszą o udzielenie Najświętszego Sakramentu. Kapłan odmówić nie może. Jego świętym obowiązkiem jest udzielenie sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. A w numerze 91 instrukcji Redemptionis Sacramentum Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów z dnia 25 marca 2004 roku czytamy: przy udzielaniu Komunii Świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii Świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii Świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco. I jeszcze jedno, z pewnych względów przypomnienie ważne. Sobór Watykański II w żadnym z dokumentów nie sugerował ani nie nakazywał rezygnacji z przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Klękając dzisiaj przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, oddajemy hołd naszemu Zbawicielowi. Klękając dzisiaj przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, dajemy przejrzysty znak naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób pełnimy dzisiaj służbę cywilizacyjną, kulturową, powszechną. Jeśli przestajemy klękać przed Panem Jezusem, niebezpieczeństwo tragicznych konsekwencji konstruowania wieży Babel już jest faktem. Stawka zbyt wielka w wymiarze jednej duszy,
wymiarze kościoła, w wymiarze kulturowym, w wymiarze cywilizacyjnym. Kultura zaczyna się od kolan ugiętych przed Bogiem. Termin kultura zaczyna się od terminu kult. Kult, kultura. Nieprzypadkowa zbieżność. Kardynał Michael von Faulhaber, z estymą wspominany przez kardynała Józefa Ratzingera, którego wyświęcił na kapłana, zostawił nam myśl światłą. Kultura duszy jest duszą kultury. Kultura duszy rozkwita na kolanach przed Bogiem, a początek swój ma w pokornym uznaniu całkowitej zależności człowieka od Boga, w uniżeniu pełnym wdzięczności. Kto czyta, niechaj rozumie. Kto rozumie, niechaj wierzy. Kto wierzy, niechaj kocha. Kto kocha, niechaj adoruje. Kto adoruje, niechaj klęka. Punkt 8. Apel do katolickich środowisk. Do teologów, wiernych, publicystów, naukowców, wszystkich, którzy mienią się być inteligencją katolicką, do mediów, które mienią się być katolickimi, do ludzi kultury, literatury, sztuki, plastyki, rzeźby, teatru, filmu. Analizujmy ten istotny wątek kultury, kwestię uniżenia się człowieka przed Bogiem, kwestię postawy klęczącej w naszej polskiej kulturze. Wydobywajmy ten wątek z historii i bogactwa polskiej kultury i twórzmy nowe dzieła, oryginalne, piękne, świadczące o kontynuacji chlubnych elementów naszej przeszłości. Organizujmy sympozja, piszmy artykuły, książki, twórzmy dzieła, filmy, spektakle i inne, które w sposób jednoznaczny ukażą kwestię uniżenia przed Bogiem i postawę klęczącą jako istotny wyznacznik polskiej tysiącletniej kultury. Wyznacznik, który pozostaje naglącym wezwaniem do kontynuacji. Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża sama wyśmiewała w hymnie Magnificat: Respexit humilitate ancille sue. Wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Niech Bóg wejrzy i na nasze uniżenie, i na wszelkie nasze godziwe starania, aby tę postawę uniżenia przed Bogiem zachować jako centralną kwestię kultury. W swoim wystąpieniu na 11. Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie w październiku 2005 roku arcybiskup Jan Paweł Lęga, ordynariusz Karagandy z Kazachstanu, mówił: prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach gorliwość o dom pański i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz ciało i krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od świętego ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: o Ojcze Święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce. Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej? Nasz papież Benedykt XVI pisał jako kardynał: liturgia chrześcijańska zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. W harmonii z tą szlachetną linią uniżenia przed Bogiem
Kardynał Antonio Canizares Riovera, prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, powiedział w 2010 roku: trzeba z wielkim poświęceniem starać się ożywić i wspierać nowy ruch liturgiczny zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. Ożywić poczucie sakrum i misterium, postawić Boga w centrum wszystkiego. Podejmując z pełną odwagą i klarownością tę tematykę i dokładając wszelkich godziwych starań, aby w naszych rodzinach i parafiach praktykowano postawę klęczącą przed Bogiem, przyczyniamy się do zachowania najgłębszych fundamentów kultury. Przyczyniamy się do zachowania tysiącletniego królewskiego zwyczaju, który zasadnie możemy określić kulturą Komunii Świętej. Przyczyniamy się do zachowania jedności liturgicznej z pierwszym liturgiem Kościoła, naszym papieżem Benedyktem XVI. Podejmując z pełną odwagą i klarownością tę tematykę i dokładając wszelkich godziwych starań, aby w naszych rodzinach i parafiach praktykowano postawę klęczącą przed Bogiem, pełnimy funkcję egzorcyzmującą wobec kultury, przezwyciężając jej antropocentryczne, deformacyjne zamknięcie. W ten sposób otwieramy dla następnych pokoleń perspektywy niezawodnej nadziei opartej na Bogu. Zadania zaszczytne i naglące. Trzy głosy końcowe. Cyprian Kamil Norwid pisał: z karafki napić się można, uścisnąwszy ją za szyjkę i pochyliwszy ku ustom. Kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoła. Biografowie błogosławionego Bronisława Markiewicza, polskiego kapłana o wybitnej gorliwości duszpasterskiej i kulturowej, piszą: naoczni świadkowie mówią, że błogosławiony Bronisław Markiewicz po całodziennej pracy duszpasterskiej wstępował do kościoła na długie rozmowy z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie. A gdy kościół został zamknięty, klękał przed drzwiami, często na śniegu, i tak odprawiał swą codzienną adorację. W książce Dominus Est biskup Athanasius Schneider zawarł m.in. wzruszające świadectwo angielskiego konwertyty Frederica Williama Fabera. Tak pisał człowiek, który odnalazł prawdziwą wiarę, wiarę katolicką, rzymską. Wszyscy, włącznie z papieżem, klęczeliśmy na kolanach. Nigdy wcześniej nie widziałem podobnej, tak wzruszającej sceny. Kardynałowie i prałaci klęczeli, podobnie czynili żołnierze i cały kolorowy tłum. Wszystko to miało miejsce w blasku wspaniałego kościoła, gdzie przyodziany w biel stary papież pokornie trwał na kolanach przed Najświętszym Sakramentem naszego Pana. Ponadto panowała głęboka cisza. Jakże wspaniały był to widok. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Dziękuję.